Gościnie w Radiu Września 93 i 7. Tomasz Sternel, dzień dobry. A razem ze mną jest ktoś, o kim od kilku dni jest bardzo, ale to bardzo głośno. Izabela Zalewska, laureatka Nagrody Publiczności na koncercie debiuty 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry Państwu. Izo, rozmawialiśmy równo tydzień temu. Mógłbym powiedzieć, że u mnie w tym czasie niewiele się wydarzyło. A u Ciebie? U mnie troszkę więcej, jeśli można tak powiedzieć. Albo nawet bardzo duże zmiany zaszły. Ale jestem z nich bardzo zadowolona i szczęśliwa. No właśnie, wszystko zaczęło się od piątkowego koncertu. Powiedz, jak on wyglądał w rzeczywistości. Pytam o to, bo w telewizji zobaczyliśmy Ciebie grubo po północy. W rzeczywistości w amfiteatrze koncert trwał. To opóźnienie naszego występu w telewizji było spowodowane właśnie transmisją meczu. Nie mam pojęcia, jak on się skończył, bo ja jeszcze szczerze mówiąc nie dotarłam do domu, żeby na spokojnie wszystko obejrzeć. Mógł ale lepiej. A, właśnie miałam nadzieję, że dobrze, bo jeżeli już nas tak przesunęli na późniejszą godzinę, to miałam nadzieję, że ten mecz też będzie naszym sukcesem. Wystąpiłaś z numerem 4? Zadecydowało losowanie? Nie, wydaje mi się, że wpływ na kolejność naszych występów ma nasz repertuar. Myślę, że to jest brane pod uwagę, żeby jednak patrzeć całościowo na koncert debiutów, żeby on utrzymywał odpowiednią dynamikę, żeby zainteresować słuchaczy. Czyli było to ustawione według jakiegoś tam klucza? Tak, no nie wiemy, jakby to nie była dla nas jakaś istotna informacja. Trema była? Świadomość, że oglądają Ciebie miliony widzów przed telewizorami, to motywowało czy paraliżowało? Chyba się o tym nie myśli. Ja byłam bardzo skupiona na występie. Czułam się chyba całkiem spokojna też, bo czułam takie spełnienie w tym, że naprawdę bardzo dużo pracowałam nad tym utworem i on był tak naprawdę częścią mnie i byłam nastawiona bardzo zadaniowo, że teraz chciałabym się nim podzielić z publicznością. No to przejdźmy do tego utworu. Zaśpiewałaś Cień Nadziei, piosenkę z pięknym tekstem Tomasza Misiaka i równie piękną muzyką Włodzimierza Korcza. Wiem, że sama wybrałaś ten tekst. Tak. Wybrałam sama ten tekst. On jest mi bliski i wydaje mi się być uniwersalny. Każdy z nas może zinterpretować ten Cień Nadziei zupełnie inaczej i tak naprawdę czy to będą wartości, czy to będą ludzie, bez których nie wyobrażamy sobie życia, to każdy z nas odnajdzie tam coś dla siebie. Słuchając siebie oczyma wyobraźni widziałem Alicję Majewską. Często słyszałaś takie porównania? One padały? Tak, padają takie porównania, choć to jest dla mnie tak naprawdę wielki komplement, bo pani Alicja Majewska, pan Włodzimierz Korcz, artyści polskiej sceny muzycznej już 45 lat, jak mieli państwo okazję zobaczyć na festiwalu w Opolu. I to jest dla mnie komplement i nie da się ukryć, że jeżeli to jest kompozycja Włodzimierza Korcza, to każdy kompozytor ma swój styl i trudno będzie to na pewno oddzielić od tych porównań, no ale oczywiście jestem Izabelą Zalewską i w tym kierunku będę dalej też kroczyć, żeby tych porównań być może, nie wiem czy uniknąć, bo naprawdę to jest wyróżnienie, to też nie są złe porównania, to są słowa właśnie gdzieś w międzyczasie, jak tutaj do Państwa jechałam, przeczytałam komentarz, że godna zastępczyni na przykład. To naprawdę jest wielkie wyróżnienie. To zobowiązuje. Tak, to zobowiązuje, to jest duża odpowiedzialność, ale to jest repertuar, w którym ja się odnajduję, który ja chcę Państwu przekazywać i zupełnie nie czuję w tym nic złego, że tak się dzieje. A Ty jak oceniasz swój występ? Byłaś z niego zadowolona? Byłam bardzo wzruszona reakcją publiczności. Były oklaski? Były bardzo duże oklaski, aż dwa razy się kłaniałam i no to była już dla mnie największa nagroda, szczerze mówiąc. Że ta reakcja, to przyjęcie publiczności, która była w amfiteatrze, była tak sprzyjająca właśnie mojej osobie, że jak tylko zeszłam ze sceny, od razu się popłakałam, bo poczułam takie bardzo duże spełnienie. Nie wiem, czy jestem zadowolona, bo jeszcze szczerze mówiąc tak na spokojnie sobie tego nie obejrzałam, ale satysfakcję czułam ogromną i cokolwiek by się tam nie wydarzało, trudno mi teraz powiedzieć, ale to jest występ na żywo i oczywiście emocje towarzyszą, nad którymi czasami nie da się zapanować, to i tak czuję, że to był jeden z moich najpiękniejszych występów w życiu. To już moja prywatna ocena, wystąpiłaś w pięknej, długiej, czerwonej kreacji. Długo się zastanawiałaś, co założyć, gdzie kupić, w czym wypada wejść na scenę, w czym nie?
To jest bardzo dobre pytanie, bo pewnie nikt się nad tym nie zastanawia, ale dla mnie to był jeden z trudniejszych wyborów tak naprawdę. Ale bardzo się nastawiałam na to, że chciałabym być spójna w obrazie, ja to tak nazwę telewizyjnie, że właśnie zależało mi na tym, żeby ta suknia nie była zbyt dostojna, nie wiem jak to nazwać, może zbyt skupiająca na sobie uwagę, ale właśnie żeby dawała coś takiego, co doda mi pewności siebie, bo tak naprawdę strój na scenie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli się czujemy źle w swojej kreacji, to już nam to odejmuje jakąś dozę pewności siebie, więc bardzo mi zależało na tym, żeby ten strój był zgodny ze mną, zgodny z moim charakterem, nie był jakimś wielkim przepychem, ale suknię znalazłam tak naprawdę, no bo właśnie szukałam i bardzo długo, szukałam chyba 2 miesiące sukni, już początek wakacji był moim pierwszym wyjściem na zakupy, że tak powiem, ale chyba ostatnie 2 tygodnie przed gdzieś tam ją znalazłam, przymierzyłam i poczułam, bo to tak jest, że czuję się coś takiego, że to jest to, ale oczywiście nie podejmuję się zbyt decyzji pochopnie, więc szukałam jeszcze dalej, ale już tak gdzieś z tyłu głowy wiedziałam, że po nią wrócę i w niej wystąpię, więc później już dodatki i wszystkie takie drobiazgi, które tam też miały znaczenie, oczywiście dopracowujemy na miejscu, ale faktycznie ten strój to jest coś takiego, co nam artystom zajmuje głowę. Wybór trafiony. Wyniki poznaliśmy w sobotę. Nagrody jury zdobył Kamil Czeszel. Twoim zdaniem zasłużenie? Tak, zdecydowanie tak. Kamil jest prywatnie cudownym człowiekiem. Bardzo wrażliwym, takim też dążącym do celu, ciężką pracą. I również się z nim cieszyłam. Nawet śmiałam się, że na niego zagłosowałam sama właśnie, jak już byliśmy po koncercie, rozmawialiśmy i miał piękną piosenkę też, taką wzruszającą i ja bardzo lubię ludzi, którzy śpiewają tak od serca i tak prawdziwie i on właśnie to reprezentuje, więc myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Tobie przypadła nagroda publiczności. Czułaś po kościach, że będzie dobrze, że ta nagroda może trafić właśnie do ciebie? Trudno to powiedzieć, ale właśnie ten dzień przeczekiwania tego wyniku, że to jednak będzie ogłoszenie w sobotę wieczorem, stanowił troszkę dużo takich dyskusji na temat tego, kto jest w gronie faworytów, kto jest w pierwszej trójce i gdzieś te sygnały do mnie dochodziły. Twoje nazwisko się przewijało. Moje nazwisko się zaczęło przewijać, więc powiedziałabym nawet, że czułam trochę taką presję, co by się stało, gdyby nie, albo tak, że to było bardzo, nie mogłam dopasować do tego odpowiednich emocji, bo właśnie tutaj z jednej strony słyszy się bardzo pozytywne komentarze, z drugiej strony też komentarze dotyczące tego, że ta piosenka to był jednak bardzo odważny krok, że to jest trudny repertuar, więc trudno powiedzieć. Atmosfera była bardzo taka przyjazna, więc mieliśmy takie fajne emocje przed tym wyjściem na scenę do wyników, że każdy tam za ręce tam trzymaliśmy się, wspieraliśmy i trudno było tak naprawdę się domyślić, co się stanie, ale dziękuję Państwu bardzo, co mogę powiedzieć. Bardzo jestem szczęśliwa, że mnie Państwo docenili i że zagłosowali właśnie na ten numer Szczęśliwy 4, ponieważ w szansie na sukces też właśnie miałam numer 4, więc być może moją szczęśliwą liczbą właśnie będzie ta. Muszę o to zapytać, wygrałaś 20 tysięcy złotych. Czy już wiesz, jak spożytkujesz te pieniądze? No na pewno przeznaczę je na dalszy rozwój, bo to jest dla mnie bardzo ważne i oczywiście takim moim pierwszym planem, kiedy już troszkę ochłonę, będzie to, aby ten mój utwór nagrać profesjonalnie już i mam takie plany, żeby zaprosić do współpracy orkiestrę, żeby jeszcze dodać mu więcej życia i emocji. Izopole już za nami. Jaki masz pomysł na kontynuowanie kariery? Wydaje się, że ona teraz powinna nabrać rozpędu. Czy tak będzie? Miejmy nadzieję. Myślę, że to jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć, ponieważ jestem jeszcze troszkę w ferworze tych emocji festiwalowych. Tak naprawdę dopiero wczoraj wróciłam do Poznania i chyba jeszcze nie zdążyłam o tym pomyśleć, co dalej, więc chyba nie odpowiem na to pytanie tak dokładnie, ale mam nadzieję, że ostatecznie oczywiście, tak jak już wspominałam tydzień temu, będę mogła i będę miała możliwości, żeby wydać własną płytę i móc dla Państwa śpiewać jak najdłużej. Oby tak się stało. Zakończę tę rozmowę w stylu Tomasza Kamela, który prowadził koncert.
artyści z marzeń nawiedzą, że marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. I ona właśnie to robi. Izabela Zalewska, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. 93,7. 93,7. Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.